Witajcie, moi drodzy widzowie, w poniedziałkowym filmie, którym zajmuje się kwestią dropów z oficjalnych streamów z Warframe'a, wyzwaniami Gwiezdnego Szlaku oraz ewentualnymi wiadomościami ze świata gry. Odebraliście wielkanocną paletę barw? Przypominam, że znajdziecie ją wraz z uszami i jajeczną efemerą na rynku w rekomendowanych. Jeżeli palet barw wam wciąż mało, to teraz będziecie mieli szansę otrzymać kolejną. Niestety szansę, a niepewność. Z nieznanych mi przyczyn znowu dropy za oglądanie streamów twórców gry nie są przypisane do streamów. Po prostu jest lista dropów, z których wylosuję wam nagrodę w momencie obejrzenia 30 minut streamu. Są dwa dropy z małą szansą wygrania. Jeden to właśnie paleta barw o nazwie Storm. Niestety nie mam pojęcia, jakie kolory zawiera. Drugi to mod z efektem graficznym, co oznacza, że nie ma on żadnego praktycznego zastosowania, no chyba, że chcecie obsypać kwiatami przeciwników. No i ja wbrew pozorom chciałbym mieć tego moda do kolekcji oraz oczywiście tą paletę barw, ale znając moje szczęście dostanę 5 sztuk kula. Niby nie tak źle, bo można je na orbiterze sobie poustawiać, przecież gorszą rzeczą jest na przykład otrzymanie 5 palet barw, bo możecie mieć i tak tylko jedną z nich, więc nie miałoby to sensu. A jeżeli chodzi o kłakę, to należy do 3 sztuk dropów, które mają dużą szansę na to, że wypadną. I jeżeli już miałoby wypaść, to chciałbym otrzymać ten oto ozdobny przedmiot. Bardzo mi się podoba i chętnie bym go poukładał na swoim orbiterze. Ewentualnie ten drugi, chociaż tamten pierwszy, że tak powiem, według mojego gustu jest ładniejszy. A teraz przejdźmy do wyzwań Gwiezdnego Szlaku. Mam nadzieję, że nie ubijacie się tak ja na tym moim koncie, bo na tym głównym to oczywiście te wyzwania robię w pierwszej kolejności. I je wykonujecie ze względu na to, że nagrody są ciekawe. No i tak, mamy podnieść 8 modów banał. To wcześniejsze dzienne zadanie, żeby zabić przeciwników obrażeniami wirusowymi. Oczywiście są to obrażenia powstałe z połączenia dwóch żywiołów głównych. Jeżeli będziecie mieli kiedyś problem i nie pamiętali lub nie wiedzieli, jak dany żywioł powstaje, czyli z jakich żywiołów głównych, wystarczy, że wejdziecie sobie w arsenał i w broni, tam gdzie jest wyszukiwanie modów, piszecie nazwę tego żywiołu, to wyświetli wam wszystkie mody z żywiołami głównymi, które pasują i z których można stworzyć ten żywioł pochodny. Zabij przeciwników podczas celowania w locie. No na PC-cie prosta sprawa. Skaczecie z bronią palną, przytrzymujecie prawy klawisz i w locie po prostu, no, trzymając cały czas prawy klawisz, zabijacie przeciwników. Na konsolach nie wiem, jak to zrobić. Wykonaj 3 misje eksterminacji banał. Wykonaj 9 misji dowolnego typu inwazji, które znajdziemy na mapie gwiezdnej, jeżeli wejdziemy w zakładkę inwazję. Ukończ strefy rzezi sanktuarium, kłania się Cephalon Simaris i możliwość oczywiście pójścia tam, ja wciąż jeszcze jej nie mam, ale myślę, że niedługo powinienem sobie to odblokować. Otworzyć 3 relikty, no to chyba wiecie, jak otwiera się relikty. Co do zabijania przeciwników, też chyba wiecie, jak to zrobić. No i mam tutaj niestety akt zablokowany, więc w takim wypadku będę musiał się przełączyć na moje główne konto, no bo te wyzwania, które do tej pory mówiłem, są tak banalnie proste, że nie mam co jakiego filmiku z nich zrobić, bo są po prostu proste. Jeżeli chodzi o sklepik, przypominam, że tu się kupuje schematy na Vaubana, a schemat ogólny kupujecie za kredyty na rynku. Tu też możecie sobie katalizator kupić, reaktor Orokin, choć niestety kosztuje ogromną ilość kredytów z przerywnika, ekstra tynita, które są niezbędne do wielu schematów, no i kuwę, która w przyszłości wam się przyda, chociaż znam lepsze sposoby zdobywania kuwy niż kupowanie tutaj. No i oczywiście mamy mnóstwo hełmików do kupowania. Myślałem, że ten fajnie będzie wyglądał, ale nie podoba mi się. No i oczywiście aury. Wzmacniacz karabinu, coś co powinniście sobie kupić i posiadać. Szabrowanie amunicji snajperskiej, to też się może przydać, jeżeli używacie snajperek i niestety brakuje wam amunicji do nich. Muskulatura, no to kłania się Inaros, zwłaszcza Inaros, także ta aura też jest przydatna.
No i szabrowanie amunicji do strzelb. Być może wam się przyda, jeżeli macie jakąś strzelbę, z której łatwo się wypluwacie z amunicji, no to z pewnością taka aura mogłaby się wam przydać. Jest tutaj Boja Wilka. Zapraszam do obejrzenia filmu na ten temat, który nakręciłem. Dzięki niej możecie przywołać wilka i zabijając go zdobyć elementy broni wilka. To jest jedyny sposób zdobycia. Drugi to oczywiście odkupienie od innych graczy tych elementów. No i tam te takie dodatkowe mody, które dla mnie są trochę bezużyteczne, plus oczywiście schematy do broni, których musicie kupić, bo musicie je wyekspić, bo ta gra w sumie polega na ekspieniu wszystkiego, co się da. No i dodatkowym zadaniem jest zabić 1000 wrogów na ścieżce stali. Oczywiście musimy mieć to odblokowane i przełączyć się. Za chwilę odpowiem, w jaki sposób odblokowuje się ścieżkę stali. Jak widać, przeciwnicy mają zwiększone życie, jest ich poziom też zwiększony, tarcze, pancerz, no i jest większa szansa na łup i na wypadanie modów. To jest taki dodatkowy jakby bonus za wykonywanie misji na ścieżce stali. Ja jeszcze nie mam wszystkich odblokowanych. Nie śpieszyło mi się. Pierwotnie to chciałem jakby z każdego zrobić taki film rozrywkowy, który sobie opowiadam o bzdurkach i pokazuję, jak przebywam ścieżkę stali, aczkolwiek mogło być to mylące i ludzie mogliby wchodzić i wchodzili ze względu na to, że mieli nadzieję, że pokażę, jak sobie zmodować warframe'y, żeby tą ścieżkę stali przejść bez żadnego jakiegokolwiek problemu, a to miała być tylko seria rozrywkowa, więc z niej zrezygnowałem. No i jakoś tak cały czas na tą ścieżkę stali sobie nie chodzę, a przecież warto, znaczy inaczej, farmić esencję stali. Chodzę, oczywiście. Chodzimy sobie w grupkę i zdobywamy tą esencję stali, która wypada z pokonanych akolitów, którzy przybywają w każdej, no nie w każdej, prawie każdej misji. Nie przychodzą na przykład w misjach archwingowych, co jest w sumie jasne, i na niektórych innych. Ale farmienie jakby tej esencji stali najlepiej idzie na przetrwaniu. A jeżeli chodzi o zabijanie przeciwników, to myślę, że zdecydowanie najlepszą opcją będzie oczywiście przetrwanie, ze względu na to, że ilość przeciwników na takich misjach jest całkowicie niezależna od ilości graczy, którzy uczestniczą. Nie tak jak na zwykłych misjach, gdzie przeciwników jest mniej, gdy jest mniej graczy. Tutaj na ścieżce stali w misjach typu właśnie przetrwanie, obrona, ilość przeciwników jest taka, jakby skład był pełen. No a plagę się zdecydowanie najłatwiej zabija, więc z tego względu wybrałem sobie tego typu misję. No, będzie mi najłatwiej po prostu ogromną ilość tych przeciwników po prostu ubić i jak najszybciej wykonać to wyzwanie. No ale w jaki sposób możemy sobie odblokować ścieżkę stali, jeżeli jeszcze jej nie mamy odblokowane? No, najpierw musimy mieć odblokowane wszystkie węzły na mapie gwiezdnej. Nie liczą się te węzły, a właściwie te misje, które nie mają powiązania z mapą gwiezdną. Są takie zabójstwa, które są jakby osobne. One się do tego nie liczą. I gdy mamy już wszystko odblokowane, wszystkie te węzły, które są podłączone, wystarczy, że odwiedzimy Teshina, porozmawiamy sobie z nim i dzięki temu będziemy mogli sobie załączać na mapie gwiezdnej właśnie ścieżkę stali. I chodzenie na ścieżkę stali daje nam to, że co jakiś czas w odstępach 3 do 7 minut pojawi się akolita, którego zabicie dostarczy nam dwie esencje stali. Oczywiście musimy go zabić. Jeżeli my sami padniemy, a gramy solo, no niestety akolita, tak jak stalker, odejdzie. To samo się stanie, gdyby cała ekipa padnie jednocześnie w tym samym momencie. Więc jeżeli jest ryzyko, że pozostali członkowie drużyny też padną, lepiej samemu powstać niż czekać na wskrzeszenie, żeby akolita nam nie uciekł. No i tak jak już mówiłem, zabicie akolity daje nam dwie esencje stali, no chyba że mamy wzmacniacz z zasobów, wtedy otrzymamy 4, a jeżeli kotek, a dokładniej Kawat Smitha rzuci nam jeszcze wzmacniacz z zasobów, to wypadnie tej esencji stali nam więcej, na przykład 8, albo nawet 16, jeżeli mamy tak ogromnego farta.
Zdobywać esencję stali też możemy ze skazanych misji na ścieżce stali, które są w zakładce na mapie gwiezdnej, i wtedy bez względu czy akolita przybędzie czy nie, otrzymamy za ukończenie takowej wyznaczonej misji 3 esencje stali dodatkowe. No a za tą esencję stali możemy kupić wiele ciekawych rzeczy. Oczywiście wszystko u Tessina, którego spotkamy na dowolnym przekaźniku, i wystarczy, że sobie go odwiedzimy i możemy dokonać zakupów. Są to rzeczy do wyglądu operatora, według mnie niezbyt fajne. Są dwie efemery, możemy kupić też kuwę, czy też formę do postawy. Ale także co tydzień jest specjalna jednorazowa oferta, czyli raz możemy na tydzień dokonać takiego zakupu za esencję sali. Jest to oferta rotacyjna, to znaczy co tydzień zmieniająca się, i jako nagrodę jest tam albo, właściwie to jest taka rotacja, zawsze jest to taki sam ciąg nagród. Pierwsze to jest blueprint, czyli schemat do Forn Umbra, rzecz najcenniejsza. W następnym tygodniu będzie 50 tysięcy kuwy. W następnym tygodniu będzie Riven do Kitganów. W następnym tygodniu 3 formy. W następnym Riven do Zawa. Później jest 30 tysięcy Endo. Następnie Riven do Karabinu. I następnie Riven do Strzelby. I od początku, czyli znowu Umbra, kuwa, Riven do Kingana i tak w kółko, i tak w kółko, czyli co 8 tygodni mamy schemat na Umbrę, co oczywiście zdecydowanie polecam kupować za każdym razem, czyli najlepiej sobie w jakiś sposób farmić tę esencję stali, a najlepiej się to robi oczywiście w grupie osób, czyli w pełnym składzie. Wtedy jest to najwygodniej, możemy sobie posiedzieć na jakimś przetrwaniu przez długi okres czasu, czy też obronie, i dopóki sobie dajemy radę, to do tego momentu sobie siedzieć. Przy okazji będą wypadały nam przeróżne zasoby, oczywiście zasoby zależne od tego, na której planecie wykonujemy misję, więc w ten sposób i farmimy i zasoby, i farmimy sobie esencję stali, więc zdecydowanie warto odblokować sobie ścieżkę stali i na nią chodzić. Jak widzicie, można chodzić nawet i Octavią. Mam tutaj, co prawda, niespecjalny bajlit pod ścieżkę stali, ale sobie zrobiłem pod siłę umiejętności, żeby to coś zabijało przeciwników, aczkolwiek jak widać na ścieżce stali, no to tak sobie nie do końca to radzi, ale na szczęście dzięki temu, że przeciwnicy są zainteresowani bieganiem za moją kulką, ja nie mam problemu z tym, żeby ich ubijać. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że któreś z tych informacji, które podałem, komuś się przydały, bo na pewno osoby, które chodzą na ścieżkę stali, to już o tym wszystkim wiedzą, o tym, o czym mówiłem, więc akurat im nie będą przydatne. I ja już dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.